Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. Nowe badanie pokazuje, że rosnące ceny żywności zdecydowanie zmieniły nawyki i zwyczaje żywieniowe Norwegów. Aż 1/3 deklaruje, że ograniczyła lub w przyszłości mocno ograniczy kupowanie mięsa. A aż połowa badanych Norwegów uważa, że rosnące ceny nie pozwalają im odżywiać się tak zdrowo, jakby chcieli. Badanie zostało przeprowadzone przez brytyjską firmę YouGov. Ceny jedzenia, w tym mięsa, rosną, więc ludzie pomimo woli stają się takimi pół wegetarianami. Począwszy od roku 2021 do 2022 liczba wegetarian w Norwegii wzrosła aż o 36% i obecnie liczba wegetarian czy osób, które korzystają z jeszcze bardziej radykalnej bezmięsnej diety w Norwegii wynosi aż 27% i już niebawem będzie najwyższa w całej Skandynawii. Norweska Partia Postępu FRP chce, aby sprzedaż alkoholu w Norwegii nie była kontrolowana i nadzorowana przez państwo i aby sprzedaż mocniejszego alkoholu również trafiła do przedsiębiorców prywatnych, zwiększyłoby to konkurencję i zmniejszyło ceny alkoholu w Norwegii. Jest to na razie projekt, który trafił do norweskiego parlamentu pod dyskusję, a jako że FRP nie jest największą norweską partią, to prawdopodobnie oczywiście nie przejdzie, ale dzięki temu Partia Postępu na pewno zyska parę dodatkowych głosów. Jedna z najkrócej działających linii kolejowych na całym świecie, czyli Follobanen, prawdopodobnie już niedługo zostanie otwarta. Jednak jako że na tą sieć właśnie spadają prawie wszystkie plagi, to planowana na 5 marca wielka celebracja otwarcia być może zostanie przesunięta. Ostateczna decyzja ma zostać podjęta już niebawem, za 2 dni, czyli 26 marca i być może już 5 marca będzie można się starą nową siecią przejechać. Psy muszą chodzić na smycz, tak postanowiła gmina Oslo. Jako że niezabezpieczające się psy często napadały i gryzły sarny czy jelenie, to począwszy od 18 lutego do 15 kwietnia wszystkie psy w gminie Oslo muszą być prowadzone na smycz. I zgodnie z hasłem, że na zwierzynę łowną polować mogą jedynie jej naturalni wrogowie chodzący na 2 nogach, w ciepłych butach, spodniach, swetrach, kurtkach, czapkach i z flintami, także zwierzęta na 4 nogach nie mogą mieć z nimi nic wspólnego. A jeżeli będą miały z nimi coś wspólnego i je na przykład pogryzą, to będą musiały zapłacić mandat. Ale akurat nie zwierzęta, tylko ich właściciele. Sprytny właściciel chyty w Telemark odkrył, że ktoś pod jego nieobecność nocuje w jego chacie po tym, jak dokładnie przejrzał swój rachunek za energię elektryczną. Ten problem nie był taki trudny w odkryciu, ponieważ 20-parolatek, który został nakryty, już tam kilka razy nocował do tego stopnia, że ma zakaz zbliżania się do tej właśnie chaty. Ale coś czuje, że ten fetyszysta cudzych chat jakoś jeszcze w jakiejś chycie zostanie złapany. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia, życząc Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bez problemowego czwartkowego poranka. Trzymajcie się, dzięki, cześć.